Siemano mordy, z tej strony maniak Giro. Są ze mną świnki morskie i koguty. Say what? Mamy dzisiaj zwołowy odcinek, nie? Jest chemik, Luj Parkowy, jest Adam, dzik z Poznania, jest Adrian, Tommy Fiegel, jest Jarosław, Polskę zbaw, no i uczy i bawi. Dobra, w dzisiejszym odcinku mamy do przetestowania Signalosy 3.0, może już były na naszym kanale, ale ogólnie tak chcemy nagrywać, żeby teraz z innej partii po prostu, o. I zobaczyć, czy są takie same, jakie były. I dodatkowo mamy granat. Granat mamy GH2, 135 dB, NEC 4,1 grama. Obowiązkowo trzeba patrzeć na to, jak wybucha. Granat hukowo-błyskowy, dokładnie tak, tak właśnie mówisz, Adrian. Kategoria P1. Dobra, kto odpala? Takie to ja lubię. Adi. A proszę cię, Adam, odpakuj signaloski. What the fuck? Był taki delikatny. No, taki był w miarę. 4,5 grama. Dostępny na biegun fajerwerki. Ale szału nie ma. Szału nie ma, raczej inaczej. To jest granat typowo do ASG. No. On też nie może być za mocny. Jak nie może być za mocny, bo być... na dupę urwać. Bo dokładnie tak. Teraz Adam ma signaloski. Dobra. Teraz ja 3-0. Oczywiście nalepeczka, wiadomo, Dextrin. No niestety z Dextrinem trzeba się pożegnać, bo... No. Już nie ma. Szkoda. Dobra, to weź... Mamy 20 sztuk, tak? Tak, one są z tytanem, wszystkie. Mogę, no? 3 gramy mają. Daj temu panu, co ma taką tutaj... O, coś zrobił. Tatuaż. Mówiłem ci, nie skacz z drzewa. Tak jest. No. Luzem, już ci daję, proszę. Dobra. Dać cię panik. Odpalcie luzem, połóżcie sobie na ziemi i tu walcie, tu. Dobrze. Adrian, gdzie jest? To nic, jedziemy. Dobra, ale lącik mają długi ląd i jakość wykonania. Jakość wykonania bardzo dobra. Patrzcie, jakie one są malutkie. Flara. O. O człowieku. Mocne. No. No jak na takie małe? Otwartym bardzo mocno. W ogóle nie? Zauważyłbyś w mieście rąbał takimi, to jest masakra. Z czerwoną flarę? Chyba tak, czerwona. No. Nie, chyba była zielona. Czerwona? Jeszcze tytan mają i to jest zajebiste. Rzućcie tu trochę bliżej, co tam? My się nie boimy huku. Ja, tytanowe tak. Biodro. To jedziemy, masz. Taki jest, to proszę. Dawaj, co tam? My się huku nie boimy. O Jezu, ale blisko. Fajnie. Wow. Tamten chyba wybuchnie pierwszy. Patrz, dostałem tej, one mają odłamki. Jeszcze jeden. Tytanem chyba. Na łapie. Ta. Nawet ląd mają z tym, z iskrami taki. Dobra, teraz dajcie pod ten, pod garnek. Ło, ten był mocniejszy. Jeszcze jeden? Czyli są, no daj, tak jakby były... Jakby, tak, zaraz. Jakby były troszeczkę niestabilne, założyliście? Jedne głośniej, jedne ciszej. Ale efekt, te petardy nadają się tylko w nocy. Patrzcie, i tytan. Zajebiste. Teraz. Jestem ciekawy, jak dwójki walą. Pod garnkiem. Ja bym go wjebał w ten... Co mówisz? Adam? Jak dwójki walą. 2-0. 2-0... Nitratę. 2-0. Tak samo. No, albo... Tak samo. Wtedy testowaliśmy z Marcinem, to... Te lepiej strzelały, signalosy. Aha. Od nitratę. Idzie. Bum. O, ładnie. Ale poszedł. Ładnie. No. Także te petardy w tej cenie, jeżeli są gdziekolwiek dostępne, bierzcie je, bo naprawdę się opłaca. Śmiało. A już ich niestety, no nie będzie ich niestety, no. Także to by było na tyle w tym odcinku, jak widzieliście, nie? Trzymajcie się ciepło, nie? Jest mega ciepło, nie? Jest w porządku. Jest zajebista pogoda na nagrywki. I na browary. I na browary. Ale oczywiście nie strzelamy pod wpływem alkoholu, tylko po. Trzymajcie się. Nie strzelaj. Na razie.